każda ta nagroda dodawała mi skrzydeł, ale też odpowiedzialności. A dzisiaj się po prostu cieszę. Aktorzy zaczynają od młodych chłopców, później grają dziadków, ojców, a na końcu staruszków. Także jeszcze mam trochę do zagrania. My kochamy pracować w The Voice, nawet nie powiem pracować, ale rozwijać się i doświadczać The Voice i The Voice Kids, więc no ta statuetka jest tylko wisienką na torcie naszej działalności. Przyznam szczerze, że to są dla mnie wielkie emocje, zdobycie złotej telekamery, bo 20 lat pracuję w Telewizji Polskiej, 20 lat zajmuję się sportem, 20 lat tak naprawdę uczę się dziennikarstwa cały czas, każdego dnia. Formę utrzymać jak w sporcie, ciężko. To jest wielka nieśmiałość być w tym gronie, ale myślę, że to program i wszystko, co stworzył, mówi sobą, mówi sam za siebie. Konkurencja była silna, ale Kinga była absolutnie faworytką. Dla mnie zdecydowanie faworytką. I vice versa. Bardzo jestem szczęśliwy, tym bardziej, że seriale, wśród których Royce był nominowany, to naprawdę hity światowe, więc no jest to dla mnie naprawdę duże zaskoczenie i bardzo pozytywne zaskoczenie. Wielkie emocje, wielka przyjemność i wielki zaszczyt, dlatego że jest to rzeczywiście wielka sprawa. 25-lecie, święto telewizji, święto telewizów na naszej antenie. Chciałabym podkreślić wyjątkowość tej nagrody, że ona po prostu jest przyznawana od tych ludzi, którzy oglądają aktorów, produkcję i to jest takie niezwykłe.